modelu DPR 2000 można również nagrywać swoje wykonania. Wystarczy tutaj skorzystać z możliwości nagrania na dwie ścieżki, po 10 tysięcy nut pojemności każda. I pokażę, jak się nagrywa. Należy przycisnąć przycisk Record. Wówczas zaczyna być aktywny przycisk przy napisie Track 1, czyli ścieżka 1. I już można zacząć nagranie. Po nagraniu możemy odsłuchać swojego nagrania. Wystarczy wyłączyć i jeszcze raz włączyć przycisk Record oraz odznaczyć track 2, czyli jeszcze raz nacisnąć track 2, tak żeby światełko przy tej ścieżce przestało się świecić, a aktywna będzie tylko ścieżka numer 1. Wtedy włączamy play i już słyszymy swoje nagranie. Można również skasować od razu, jeżeli nam się nie podoba, przez przytrzymanie danego przycisku przy ścieżce. Czyli nagrywałam na ścieżkę numer 1, więc przytrzymuję kilka sekund track 1 i nagranie dane zostało skasowane, co pianino sygnalizuje takim krótkim dzwoneczkiem. Podobnie można nagrywać na ścieżkę numer 2, czyli tutaj track 2.